Malarstwo zagubione, historia jednego dzieła. Proszę Państwa, malarstwo XVIII-wieczne często jest malarstwem anonimowym i kupując obraz, dzieło, nie jesteśmy w stanie określić, kto stworzył to dzieło i kto jest prezentowany na tym obrazie. To często praca detektywistyczna. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć historię obrazu prezentowanego w ramach naszego festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. A rozpocznę historię od historii kobiety Henriety, która w 1870 roku wyszła za mąż za Emila Fitch, młodego fabrykanta pochodzącego z Frankfurtu, który przeprowadził się do Marsylii. Przyjął nazwisko żony, połączył majątki, odtąd Emil Fitch Estranjon stał się właścicielem zamku, pałacu obok Marsylii w Maintrondon. Właściwie jest to rodzina bardzo zasłużona dla miasta Marsylii. Dlaczego o tym mówię? Otóż historia obrazu rozpoczyna się od etykiety, którą znalazłem na odwrocie obrazu. Jest to mała etykietka mówiąca, kto zamówił obraz i od kogo. Na etykiecie widnieje nazwisko Fitch Estranjon, Maintrondon obok Marsylii, a obraz został zakupiony od marszanda w Londynie. Idąc tym tropem, starałem się dowiedzieć, dlaczego ten obraz został zamówiony przez rodzinę Fitch Estranjon. Okazało się, że Henrietta była miłośniczką muzyki. W 1876 roku poznała Brahmsa, jednego z najbardziej popularnych XIX-wiecznych kompozytorów. Stąd ten trop prowadził w kierunku kompozytorów i muzyki. Analizując charakter portretu, jego sposób malowania, wynika, że portret pochodzi z XVIII wieku i jest ukierunkowany na malarstwo zachodnie. Idąc tropem zainteresowania Henriety muzyką, starałem się znaleźć portrety kompozytorów, które są podobne do przedstawionego na obrazie. Ten ślad zaprowadził do znanego malarza Baltazara Denera. Baltazar Denner to niemiecki malarz XVIII-wieczny, bardzo popularny, portretujący głowy koronowane, najbardziej znane osobistości XVIII wieku. I okazało się, że jego historia prowadzi do Londynu. W okresie od 1719-1729 roku, w tym czasie przebywał w Londynie Georg Friedrich Händel. Podobieństwo portretów stworzonych przez Dennera Händla prawdopodobnie wskazuje na autorstwo Dennera. Dlaczego? Otóż inne portrety Händla są bardzo podobne w manierze przedstawionej na obrazie. Zbieżność dat i historia mówiąca, iż Händel w 1719 roku tak naprawdę stał się obywatelem korony brytyjskiej i dzięki gościnności króla Jerzego I stał się jednym z najbardziej docenianych kompozytorów tego okresu w Wielkiej Brytanii. Myślę, że w tym czasie był u szczytu kariery i mógł sobie pozwolić na zamówienie licznych portretów u znanego malarza, portrecisty Baltazara Dennera. Oba fakty wskazują na to, iż prawdopodobnie w 90% możemy stwierdzić, że ten obraz został namalowany przez Baltazara Dennera, a przedstawia Georga Friedricha Händla. Proszę Państwa, to jest historia mówiąca o tym, że autora i postać, która jest przedstawiana na obrazie, może przez lata ulec zatarciu. Obecni właściciele kilka lat temu zmieniają się gusta, zainteresowania. Postanowili zmienić aranżację w wspaniałej willi Maintrondon obok Marsylii, swojej siedziby rodowej, i dokonali selekcji przedmiotów, dzieł, które już ich nie interesowały. Myślę, że też ta informacja, kto jest na tym obrazie, kto ten obraz namalował, przez 100 lat uległa zatarciu. Po kilku latach okazało się, że podczas tej wyprzedaży kolekcjoner dzieł sztuki zakupił ten obraz, ale nie znał też historii tego obrazu i traktował to jako dzieło
anonimowe. Dopiero tak naprawdę ta praca detektywistyczna spowodowała, że mieliśmy okazję dotrzeć do informacji, do artysty i do osoby przedstawianej na tym obrazie. Także proszę Państwa, mam nadzieję, że to zachęca Państwa też do poszukiwań w świecie sztuki. Zwracajcie Państwo uwagę na etykiety, sygnatury. Ta historia związana z dziełem sztuki powoduje, że jesteśmy bardziej ubogaceni kulturą, a tym bardziej jesteśmy takim drobnym trybiczkiem w odszyfrowaniu tej historii. Chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na barok, epoka tanecznych wariacji w rytmie muzyki Mozarta w wykonaniu kapeli Antiqua Białostocensis w ogrodach branickich. Zapraszam serdecznie.